Już około 124 tysiące subskrybentów subskrybuje kanał na YouTube popularnych rolników z Podlaskiego. Gienek i Andrzej Splutycz zyskali sympatię i rozpoznawalność dzięki programowi telewizyjnemu Rolnicy. Podlasie stali się osobowościami medialnymi, których życie interesuje tysiące ludzi w całym kraju. W ostatnim odcinku w podlaskim gospodarstwie szykuje się poważny skok technologiczny. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Cykliczny program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się bardzo dużą popularnością. Pierwszoplanową gwiazdą widzowie obwołali Gienka Onopiuka Splutycz oraz jego syna Andrzeja. Rolnicy dzięki swojej sławie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie i prace rolnicze. Jesienią pracy na roli jest mało, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Rolnicy. Podlasie to popularny program telewizyjny emitowany na antenie Focus TV. Na miano jego gwiazd z pewnością zasługują Gienek i Andrzej, mieszkańcy uroczej wsi Plutycze, znajdującej się w gminie Bielsk Podlaski. Na fali swojej popularności Gienek i Andrzej Splutycz założyli na portalu YouTube konto. Ich poczynania na podlaskiej wsi obserwuje już prawie 124 tysiące osób. Nowa technologia w gospodarstwie popularnych rolników to nic innego jak instalacja fotowoltaiczna. 8 paneli zostały założone sprawnie i szybko przez fachowców. Teraz czas na pracowników elektrowni, którzy przyjadą i wymienią licznik na dwubiegunowy. Mam nadzieję, że będę płacił mniej za prąd, bo w tej chwili płacę bardzo dużo i będzie pewnie o połowę taniej albo i będzie praktycznie za darmo prąd. A jak wyjdzie, to czas pokaże, rozważał rolnik. Plutycze dzięki Gienkowi i Andrzejowi stały się bardzo popularne. Do wsi przyjeżdża wielu turystów zwiedzających Podlasie, bardzo często tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo. Niektórym mieszkańcom to się podoba, ale większość nie jest raczej zadowolona z takiej sławy. Plutycze to bardzo ładna wieś leżąca niedaleko rzeki Narwi. We wsi zachowało się wiele unikalnych zdobień na chatach.